Ja chciałem tutaj podziękować panu Krzysztofowi i popieram to, co ostatnio powiedział, bo naprawdę byliśmy na Hubertusie z Palskim od 15 lat razem i udawało nam się tych ludzi zjednoczyć. I przykładem tu pani Krakowska, która nam świetnie pomogła w momencie wtedy, kiedy zaczęli już wtedy ekolodzy z nami walczyć i przekonała ludzi, że myśliwi nie robią złego. Dlatego to, co Krzysztof powiedział, znaleźć kogoś, kto będzie z nami współpracował i będzie chciał nam pomagać, jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem. Dziękuję. Tutaj pan Słodzik. Ja najmocniej przepraszam, tylko dosłownie chciałbym zadać, jak tu wszyscy jesteśmy, jedno, może dwa pytania. Czy są tu na sali ekolodzy? I właśnie o to mi chodziło, proszę państwa. To są tacy ekolodzy. To my musimy kreować nasz wizerunek. Jeden z wielkich Polaków, kanclerz Zamoyski, powiedział, takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie. Powtórzyła to później Konopnicka w wieku XIX, ale kto obecnie czyta Konopnicką? W lekturach są co innego. Jest co innego. Ważny jest, Delek donosi, co pani Kinga Rusin, zjadła na śniadanie, etc., etc. Proszę państwa, dlaczego my jako ekolodzy, rzeczywiście ekolodzy, nie tłumaczymy tym młodym dzieciom, tym młodym ludziom, że po pierwsze las jest jedynym odnawialnym zasobem przyrody, że musimy go ciąć. Nie. Najlepszą metodą hodowli w lesie jest co? Leśnicy. Siekiera, jasne. Niech panie w szkole na biologii uczą, że jeżeli chcemy wyhodować marchewkę, pietruszkę dobrą, która będzie zjadliwa, to niestety co trzeba robić? No przerywać ją, jasne? Uczmy to. A ostatnim czas jest wielu apologetów nowej wiary, którzy do swoich takich niecnych, nieczystych interesów używają ludzi bardzo młodych, bądź ludzi o, no powiedzmy sobie szczerze, czasem niezrównoważonej psychice. I przez to psują nam wszystko. Bądźmy ekologami, walczmy o to, co do tej pory żeśmy robili, aby było jeszcze lepiej. I tak jak powiedział kolega Lechowicz, per gastrulam ad cordis, czyli przez żołądek do serca i przez wiedzę do umysłu. Myślenie ma przyszłość, ale nieprzyzwyczajonym szkodzi i to chyba w bardzo wielu przypadkach może o naszej ekologii, o naszej wiedzy ekologicznej powiedzieć. Dziękuję. Ale słuchajcie, co do wodanki. Beata Lisiak, Zarząd Okręgowy Łódź, Polski Związek Łowiecki. Jak dowodami obalić coś, co motłoch tłum bez dowodów uwierzył? To już powiedział Nietzsche. I muszę, jesteśmy w takich minorowych może nastrojach, ważne jest, że diagnozowaliśmy problem. Muszę nas pochwalić, bo musimy też zacząć się chwalić. Co osiągnęliśmy jako Zarząd Okręgowy w Łodzi w tym roku? 4 czy 5 wielkich imprez organizowanych przez miasto Łódź, w której na każdej imprezie byliśmy zaproszeni. Przez pół organizacji właśnie Lasów i kolegi Tadeusza. Słuchajcie, jest to WOŚP. Bardzo się obawialiśmy. Pierwsza impreza taka, która mieliśmy wyjść do ludzi. Tak? Obawa. Hejt na Facebooku, wszyscy się szykowali. Słuchajcie, odezwały się tylko 2 osoby. Tylko 2 osoby, których jak tylko podjęli jakąś dyskusję, gdy na scenie kolega Piotrowski opowiadał o tradycji, o sokolnictwie, o tym, co osiągnęliśmy od czasu wojny. Słuchajcie, koło tych ludzi zrobiło się pusto. Ludzie się odezwali, panie, idź pan stąd, tak? Zebraliśmy prawie 14 tysięcy złotych. Potem Dzień Dziecka. Znowu, przy naszych namiotach, słuchajcie, czarno. Musimy wychodzić do ludzi i musimy przedstawiać. Dziękuję. Tak, my. Ja doceniam niesamowicie państwa zaangażowanie. Bardzo ciekawe było wystąpienie pani rzecznik.
Ewidentnie widać, że Państwo jakby problem zdiagnozowaliście. Tylko czekamy cały czas na te rozwiązania edukacyjne i te trudne tematy w edukacji. Jakby tego nam tu wszystko zabrakło. Bo skoro Państwo znacie problem, przedstawcie rozwiązanie, a cały czas go nie ma. Myślę, że to byłby fajny moment, gdzie można byłoby podyskutować nad rozwiązaniem. Czuję się wywołana do odpowiedzi. Tak, ze szkołami też. Faktycznie, opieramy się przede wszystkim na szkołach wiejskich, ponieważ akurat reprezentuję koło, w którym poluję, jest no wiejskie. Przykładem może być takie, że uderzyliśmy w pierwszych kontaktach te 8-9 lat temu do szkoły na naszym obwodzie. Pan dyrektor szkoły nas wygonił, powiedział, że go to w ogóle nie interesuje. Poszliśmy do następnej szkoły. W tej chwili mamy dwie szkoły pod opieką. Szkoła, z której pan dyrektor nas wyrzucił, od 2 lat co miesiąc pisze pisma, żebyśmy do niego przyszli, ponieważ jest tak ciekawy program. Z dziećmi mamy akcje zimowe do karmiania zwierzyny, dzieci zbierają różne zapasy karmy z domów. Ba, jedno dziecko doniosło na tatusia, że jest pisownikiem. Przedstawiamy, przygotowujemy tablicę, dosłownie, tak. Prowadzimy dzieci do lasu. Dzieci dokarmiają, ściśle pilnując, ile które dziecko przyniosło karmy. Mają swoje tablice, do których dopisują rywalizację klasową, jak i indywidualną. Dla dzieci organizujemy wycieczki krajoznawcze, zwierzoznawcze, bo idziemy z nimi do lasu. Topienie marzanny, wychodzimy do tych ludzi, natomiast to się tworzy, uczymy się, tak? Przespaliśmy pewien okres, mamy coraz więcej młodych ludzi i to się chyba będzie zmieniać. Tak, znaczy brakuje elementów dydaktycznych. Tutaj rozumiem, że o to chodziło koleżankom. Ja wiem, o czym Państwo mówią. Chodzi po prostu o konkretne metody i sposoby edukacji, tak? Przygotowaliśmy taką strategię edukacji, w której wyznaczyliśmy kierunki edukacji, znaczy powiedzieć na pytania, czego robimy, czego nie. To stały to zarząd okręgowy, będziemy to realizować, że realizujemy to cały czas, ponieważ to nie jest tak, że my edukacji nie robiliśmy. My ją robiliśmy, tylko to nie było po prostu zintegrowane i nie było po prostu spójne ze sobą, tak? Natomiast druga sprawa, która też jeszcze jest dosyć istotna, to, że nawiązujemy współpracę systemową, czy nawiązaliśmy na przykład z Związkiem Harcerstwa Polskiego, którzy mają teraz wydawane takie sprawności łowieckie, tak więc są akcje ogólnopolskie i są też wytyczne, jeżeli Pani je potrzebuje, tak naprawdę jesteśmy w stanie przekazać, bo ta strategia jest opracowana. Teraz, tak jak mówiłam, wdrażamy dwie prace, jedna doktorska, druga habilitacja na temat psychologicznego podejścia, bo tak naprawdę nie wiemy, czy pokazywać te skóry, czy nie pokazywać i chcemy, żeby jednak z psychologicznego punktu widzenia ktoś nam tym tak naprawdę pomógł. No to jednak nie rozumiem, dlaczego Państwo się zwracają do harcerzy i im przekazują informacje, a nie do leśników, którzy w dużej mierze są też myśliwymi. Witku? I głos jeszcze później dla Wiktora. Hop, hop. Dobrze. Rozumiem, że Państwo zdiagnozowali problem, to znaczy słaba edukacja, rozumiem, że ona jeszcze jest w powijakach, brak promocji. Ja jestem pesymistą tutaj, mówiąc szczerze. To jest bardzo częściowe zdiagnozowanie problemu. Tutaj poprzedni prelegent bardzo ciekawie, moim zdaniem, delikatnie dotknął tego problemu, który w ogóle nie jest związany z edukacją, ani z PR-em. Państwo już wiedzą, to jest skrajna elitarność łowiectwa na tle Europy, tak? I to jest ogromnym problemem. I ten gap elitarności was przyciśnie, moim zdaniem, tak, że żadna edukacja tu nie pomoże, naprawdę. Znaczy tak, ja się do tego jeszcze odniosę w następnej sesji, ale w krajach, gdzie jest 90% społeczeństwa jest popiera myślistwo, odsetek myśliwych w społeczeństwie zaczyna się od 3% i moi studenci liczą, ile jest, jaki jest odsetek myśliwych w Polsce, 0,3. Wiktor. Wiktor Naturski, Nadleśnictwo Ustroń, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych. Ja chciałem
nawiązać do wystąpienia pana Artura Hampla, który podzielił dosyć mocno i sprawnie nasze społeczeństwo na antyłowieckie, antyleśne jako jeden pakiet. W drugim pakiecie zrobił małżeństwo proleśne i prołowieckie. I to małżeństwo, ja nie wiem, czy ono już jest, czy ten akt się już dokonał, czy ono się zawiązuje. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy jednak refleksję jakąś tutaj dotyczącą tego małżeństwa zrobili, przemyśleli, szczególnie mając na uwadze pokazane statystyki po jednej i po drugiej stronie tego małżeństwa, jak to wygląda, jak społeczeństwo widzi tych partnerów, co się tam dzieje i jakie mogą być konsekwencje dla jednej i dla drugiej strony takiego małżeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję i ostatni głos i pan Tomicz. Sławomir Furtek, Nadleśnictwo Katowice. Ja tu mam tylko takie pytanie. Zgodzę się oczywiście z kolegą o elitarność myśliwych. Sam nie jestem myśliwym. Uwielbiam mięso. Chcę się państwo dotrzeć, tak jak tutaj przedmówca powiedział, przez tam 100-150 osób. Przez grudek do serca owszem, ale gdzie pospolity Kowalski ma nabyć tą dziczyznę? Tak, to jeszcze myślę, słuchajcie, następna sesja też jest o łowiectwie, więc myślę, że możemy tę sesję kontynuować. 10 minut przerwy do wpół do. Dziękuję państwu. Referat osoby, która już się nam przedstawiała, udzielała. I jakby rozumiem, że ten referat pod tytułem Co kształtuje podejście społeczeństw do łowiectwa? Jest jakby odpowiedzią na pytania, które licznie i emocjonalnie zostały wypowiedziane pod koniec ostatniej sesji. Bardzo proszę panią dr Annę Wierzbicką o wygłoszenie referatu. Dziękuję bardzo. Tak, to znowu ja. Tak, będę jeszcze w jednym referacie. Ten temat... Tutaj Darek prosił, żebyśmy wybrali jakieś tematy, które chcemy zaprezentować. Ten temat wynika prosto, po pierwsze właśnie z mojej styczności, bo ja pracuję w Katedrze Łowiectwa, ale jak państwo wiedzą, zajmuję się raczej tym, co chodzi po tych zwierzętach, niż nimi samymi. Ale właśnie, prowadzę łowiectwo w języku angielskim, tak, dla studentów zagranicznych, no bo ktoś musiał. Od 3 lat mamy na Wydziale Leśnym w Poznaniu na studiach magisterskich specjalność łowiecką. I na tej specjalności też ktoś musiał poprowadzić różne przedmioty. Przypadł mi taki, nazywa się Społeczne Aspekty Łowiectwa. I na tym przedmiocie robimy różne rzeczy, na przykład gotujemy, ale także właśnie zastanawiamy się nad odbiorem łowiectwa, co spowodowało, znaczy bardzo fajne zajęcia, bo bardzo dużo studenci dyskutują. I tak pomyślałam, że warto, żeby też nie tylko moi studenci mieli świadomość pewnych rzeczy. Dlatego chciałam przedstawić, jest to typowo literaturowe wystąpienie. Mam nadzieję, że mimo to nie będzie nudne. W ostatnich 2 latach, przynajmniej z mojego oglądu, może wcześniej, pojawił się dość duża ilość hejtu. Zresztą Karolina w ostatnim wystąpieniu będzie mówić o tym, z czym my się spotykamy w Poznaniu i okolicy, jeżeli chodzi o podejście do myśliwych. Z ostatnich miesięcy znalazłam taką, nie wiem czy karykaturę, czy nie, pokazuje generalnie pewnie podejście sporej części polskiego społeczeństwa, tak? Że ten obraz jest oczywiście nieprawdziwy, ten obraz jest prawdziwy. Czyli na świecie myśliwy to myśliwy, nie ekolog. Tak? No ale znowu to moje doświadczenie z Brukseli pokazuje, że na całym świecie ekologia zwierząt i łowiectwo, czyli game management, to jedno i to samo. Tak? Że na spotkaniu biologów łowiectwa mówi się o gatunkach chronionych, o gospodarowaniu populacjami przeróżnych gatunków zwierząt. I bardzo dużo mówi się o dziedzictwie Aldo Leopolda. To jest Aldo Leopold. Aldo Leopold z wykształcenia leśnik, zapalony myśliwy, tutaj przedstawiony z łukiem, jednocześnie autor pierwszego podręcznika do łowiectwa,
w języku angielskim, 47 rok wydania, ale jednocześnie osoba, która zajmowała się czynną ochroną przyrody, budowała zręby tej ochrony przyrody w Stanach Zjednoczonych i jego jedyne dzieło pisane, Zapiski z piaszczystej krainy, w Polsce zostało wydane przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. Dość dawno temu moi studenci mają to w kanonie lektur. A tak naprawdę są to opowieści w większości łowieckie. I dla wielu osób, które mówią, że głęboka ekologia jest dla nich drogą życiową, Aldo Leopold jest wzorem. W Stanach Zjednoczonych, ponieważ on właśnie wyznaczał drogi, łowiectwo ściśle łączy się z ochroną przyrody. Tak? Czyli ten obrazek sprzed chwili nie powinien być prawdziwy. No, okej, takie moje przemyślenia, tak to wygląda, jak to jest naprawdę. Tak? No bo bardzo często mamy jakieś emocje, jakieś przemyślenia, jakieś spostrzeżenia. Tak samo mówimy tutaj, że ludzie nie lubią myśliwych, tak? Bo są takie czy takie profile, czy nie lubią leśników, różne rzeczy się nam wydają. Więc warto to sprawdzić. Tutaj już Polski Związek Łowiecki zlecił odpowiednie badania, zresztą CIL, Lasy Państwowe także. Bo mamy też taki obraz z literatury, jak rozmawiam ze studentami, Bolas Polski napisał albo Łowiec Polski napisał, tak? Ja chciałam się odnieść nie do tego typu literatury, nie do popularnych publikacji, tylko do czystej nauki. Są to publikacje zrenomowanych czasopism naukowych. Badania ankietowe na reprezentatywnej próbie, czyli w zależności od wielkości kraju, tak? To jest od 1000 do 5000 osób, do których są rozsyłane ankiety pocztą tradycyjną, ludzie wypełniają, to jest zwracane, jeżeli potem jest, że cała procedura badań socjologicznych jest to zaprzątnięta. Zawęziłam to do publikowanych po 2000 roku. I co wyszło? Generalnie na wydziałach leśnych czy na wydziałach przyrodniczych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji, są katedry zajmujące się postrzeganiem społecznym ochrony przyrody, łowiectwa, bo generalnie gospodarowania przyrodą. Stąd tak naprawdę większość tych publikacji pochodzi właśnie z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Druga rzecz, że wybrałam, nie, odrzuciłam te z Australii jako zupełnie inną jakby filozofię życia. W słowach kluczowych szukałam nastawienie do łowiectwa, czyli public attitude to hunting or hunters. No, dobrze. Co znalazłam? 19 pozycji, przede wszystkim właśnie ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Kanady, Skandynawia, po jednej z Holandii i Wielkiej Brytanii. Analizowano w nich szereg zagadnień. Generalnie chodziło o akceptację dla łowiectwa w zależności od, i tutaj wypisałam, pochodzenia, wieku, płci, znajomości z myśliwym, ilości wypadków komunikacyjnych z udziałem jeleniowatych, spożywania dziczyzny, poczucia zagrożenia ze strony drapieżników, chorób odzwierzęcych, szkód, postrzegania turystyki myśliwskiej i przykładania wagi do bioróżnorodności terenu. Jaki z tego jest obraz? Tutaj podzieliłam to na kilka pytań i odpowiedzi, jakie z nich wynikają. Kto lubi myśliwych? Przede wszystkim myśliwych lubią mężczyźni w każdym wieku. W jednych badaniach było, że starsi, w drugich, że młodsi. Osoby mieszkające na wsi i to dłużej niż 10 lat. Niestety osoby, które się przeprowadziły na tereny wiejskie z miasta, często mają także negatywny, mimo że już możemy je populacyjnie liczyć, negatywny stosunek. Osoby myślące utylitarnie, czyli takie, dla których ważny jest zrównoważony rozwój, ale także nie widzą niczego złego w użytkowaniu przyrody. Osoby znające osobiście myśliwego. Osoby, które chociaż raz w życiu były na polowaniu. I osoby jedzące dziczyznę. Kiedy myśliwi są akceptowani? Gdy zgryzanie jest postrzegane przez respondentów jako szkoda i albo dla bioróżnorodności na terenach chronionych, albo jako szkoda gospodarcza i to nieważne, czy to wchodzą do ogrodu jeleniowate, czy na polach, bo to akurat głównie do jeleniowate się odnosiło,
Gdy odsetek myśliwych w społeczeństwie jest znaczący, i to jest odpowiedź na element dyskusji, w Stanach Zjednoczonych i Szwecji akceptacja dla łowiectwa wynosi około 90% i tutaj mamy ile osób przyznaje się do tego, że w ostatnim roku polowało. I myśliwi są akceptowani, gdy dzikie zwierzęta są postrzegane jako zagrożenie dla ludzi. Albo jako bezpośrednie, tak? Dziki, których kiedyś nie było w Wielkiej Brytanii, które teraz wychodzą na drogi, wałęsają się po miastach. Kiedy ludzie uważają drapieżniki za zagrożenie dla siebie. I tutaj na przykład w Stanach Zjednoczonych były przypadki zabicia człowieka przez kojota w Parku Narodowym. I epidemiologiczne, jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby przenoszone przez zwierzęta, tak zwane zoonozy. Jaki model łowiectwa jest akceptowany? Tak? Bo to nie tak, że kochają myśliwych hip hip hura, tak? W tych krajach, ale ludzie akceptują łowiectwo, gdy jest uważane za sposób na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Co ciekawe, jeżeli mówią o tym naukowcy, tak? I jeżeli jest to zaordynowane przez organy nadrzędne na poziomie krajowym, a nie na przykład wojewódzkim czy powiatowym. Przekładając to na naszą administrację. Łowiectwo jest akceptowane jako sposób na zarządzanie populacjami dzikich zwierząt, tak? I utrzymywanie ich populacji w równowadze. Także jako sposób na zdobycie pożywienia. I jako produkt turystyczny, jeśli sprzedawane są licencje właśnie ludziom przyjeżdżającym na dany teren. Przed czym broni myśliwy? Przed nowymi, słabo znanymi chorobami, bo jeżeli zoonoza jest dłużej znana, to już myśliwi nie są tak postrzegani. Przed szkodami spowodowanymi zgryzaniem, przed wypadkami komunikacyjnymi. I tutaj szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to mocno badane. I przed drapieżnikami znowu. Tak? Tutaj ten strach przed drapieżnikami jest dość spory. To już prawie kończę. Uwagi. W momencie, kiedy było pytanie o bioróżnorodność, to było pytanie postawione w ten sposób, czy jesteś za lethal control. Tak? I potem w uwagach do tej pracy były informacje o tym, że dla wielu ludzi uśmiercanie zwierząt dzikich oznacza wyłapać, gdzieś wywieźć, dać zastrzyk i że tej kontroli, że na coś takiego ludzie się chętniej zgadzali niż na bezpośrednie zabijanie przez myśliwych, chociaż uważali, że oczywiście te zwierzęta trzeba zlikwidować. Polowanie dla trofeum jest odrzucane we wszystkich krajach i to dość mocno. Tutaj jeszcze ciekawe badania właśnie, jeżeli chodzi o szkody od dzikich zwierząt, były badania prowadzone w Missouri i tam większość respondentów uznała, że skoro dzikie zwierzęta robią szkodę, a dzikie zwierzęta to dobro narodowe, to rolnicy nie powinni ubiegać się o odszkodowania. I co jeszcze ciekawsze, w badaniach Storma i zespołu ludzie najbardziej bali się spotkania z jeleniem na drodze. Dużo mniej bali się tego, że zje im uprawy, jednak na pytanie postawione trochę inaczej w tych samych badaniach, kiedy będziesz akceptował myśliwych, ten element szkód komunikacyjnych analizowany osobno i szkód na polach analizowane osobno miał podobny wpływ, ale jak zrobiłam taką podwójną analizę, jak te, które Państwu pokazywałam we wcześniejszym moim referacie, to okazało się, że te szkody na polach w większym stopniu determinowały akceptację ankietowanych. No i dobrze, co zrobić, by myśliwi byli bardziej akceptowani? Tak? Co wynika z tych publikacji, co mogłoby być wskazówką? Tak? No cóż, myśliwych powinno być dużo więcej. Tak? Jeżeli nie przekroczymy tych magicznych 3%, to prawdopodobnie za wiele dobrego edukacją samą nie zrobimy. Dziczyzna powinna być ogólnodostępna i pod względem obecności w sklepach i ceny. Ci z Państwa, którzy przyjeżdżają tu od dłuższego czasu, pamiętają moje wystąpienie sprzed 2 lat, gdzie mówiłam o dziczyźnie i podawałam przykłady krajów, gdzie też właśnie ta dostępność dziczyzny wpływa na akceptację.
Działania myślinwych powinny być przedstawiane jako ekologia stosowana i właśnie w świetle zrównoważonego rozwoju i badań naukowych. I nagłaśnianie wypadków komunikacyjnych i szkód o zwierzynie i pokazywanie myśliwego jako tej osoby, która reguluje, tak? Nie musi być jako wybawcy, no bo to pewnie byłoby przegięcie dla wielu osób, które są przeciwnikami łowiectwa, ale pokazywanie, że te problemy istnieją. U nas na przykład nie ma rzetelnych danych na temat ilości wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt, tak? W przeciwieństwie do innych krajów. Rysunki, które Państwo widzieli, były autorstwa pani Miliny Rudzińskiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za szybkie przedstawienie istotnych informacji, zwłaszcza te wnioski końcowe jakby dają jasność. Mamy mało czasu. Zaraz poproszę następnego prelegenta. Pozwolę sobie tylko na taką uwagę, że jakby chyba największy problem to zwiększenie tej liczebności myśliwych i nawet na 500 plus będzie działać, tak? Życzę powodzenia, zwłaszcza paniom, skoro panie zwiększają liczebnie, prawda, swój udział w związku, to myślę, że jest na to szansa.